Witam serdecznie. Startujemy dzisiaj z ważeniem żytniego India Pale Ale. Program podpowiada nam, żebyśmy startowali. Będę patrzył na moją tutaj podpowiadaczkę. Z wodą, z garkiem z wodą, który będzie miał 21,28 litrów wody. Słody mam zasypać w temperaturę 72,5 stopnia Celsjusza, wtedy spadnie do 65,6 i trzymać zacier na 75 minutach. Wobec tego zacieranie bardzo proste, jednotemperaturowe. Zacieranie w pH, ja tutaj wpiszę, gdyńskie pH jest 9, wysładzanie przy wysładzaniu będzie jakieś 7. Temperatura słodu oczywiście 22 stopnie, temperatura kadzi nawet jest, załóżmy, że 22 stopnie. I to tak będzie. Nic się nie zmieniło. Wysładzamy 20 litrami, prawie 19,85 litra. Nabieram do mojego garka takim. Ja już nie pokazałem Wam całego procesu, bo jest nudny. Mam taki 3-litrowy plastikowy garnuszek. O ile ma być 21,5 litra. Ok. Jest dla. To jest taki plastikowy garnuszek. Podziałki nie zobaczycie, ale tutaj ona jest. Ona jest. Przydaje się do odbioru zacieru, do filtrowania, do nalewania wody i do innych ciekawych rzeczy. Dobra, mamy 21 litrów wody. Mamy tutaj w tym woreczku Weyermana zaśrutowane słody. Przypomnę, że są to. Jest to Crystal Malt 80L, czyli 157 EBC, pół kilo. Monachijski typ 2, pół kilo. Wiedeński 7 EBC, pół kilo. Żytni Weyermann 4 EBC, 2 kilo. I Pilsner 3,5 kilo, 3,9 EBC Weyermann. Pokazuje nam program 15,9 Plato. Jak już powiedziałem, będę celował w 15. Goryczka IBU jest 100+, 130. Kolor 21,7 EBC. Szacunkowo alkohol 6,5 V. To co? Odpalam mój taborecik i wstawiam wodę do grzania. Taborecik odpalony. Przenoszę gar. O, to jest ciężkie, nie wiem jak to krzesło moje wytrzymuje. Gar się grzeje, tak żeby trochę zaoszczędzić energii. Mam, to na razie zdejmę. Użyję pokrywki, ponieważ bardzo rzadko jej używam ostatnio. Podkręcę gaz, nie za mocno, ale tak, żeby się zagrzało. No i co, słuchajcie, to by było na tyle. Rozgrzewka, sam początek. Pozwólcie, że sobie usiądę. Raz sobie usiądę. Mam tutaj notatnik. Mam tutaj notatnik, w którym sobie notuję, ile wody wlałem i jeszcze inne rzeczy. Zaraz wyjmę chmielę. Będę się powoli przygotowywał. Jak widzicie, zaczynanie India Pale Ale jest bardzo proste. Jedna temperatura, jeden zasyp. Nie musimy się w ogóle martwić, kiedy wsypać jakie słody. Niektórzy z Was pewnie mają coś takiego.
to jodowy wskaźnik skrobi. Nie mylić z jodyną, bo jodyna nie pokaże. Ona wstrzyło się ten. Jodyna dokładnie nie pokaże, to bodajże chyba roztwór jodyny musi być kupiony w aptece. Coś takiego. Nie chciałbym wam skłamać, ale warto poczytać w internecie. Jak kupicie zwykłą jodynę, to nie będzie to. Drożdże się kręcą. Jestem trochę rozczarowany tymi drożdżami, ponieważ nie wyszły z kołby. Mam nadzieję, że się mnożą. I tyle. Woda się grzeje. Myślę, że ja tutaj nie mam programu skalibrowanego pod taboret. On tu podpowiada, że woda grzałaby się. Two minutes rise. No dobra. Nie dodałem oczywiście wody do składnika ważenia. I tyle. Trudno. Czyli, krótko mówiąc, w szczegółach zacierania jedziemy na 72,5 stopnia. 72,5 stopnia. W takiej temperaturze wsypujemy cały ten wór, czyli, o ile pamiętam, 7 kilo. Tak, 7 kilo słodów, 21 litrów wody. Ja jeszcze sprawdzę tak ręcznie, ponieważ jak wiecie, jest taka stara metoda kaszubska, 3,5 do 1. No właśnie, i to by pokazywało 24,5 litra wody, a nie 21,5. Tak jakby zabrakło 2 litrów. No ale nic, trzymamy się tego, co mówi Birsic, dwójka. Chętnie wlałbym 24,5 litra, ponieważ stara kaszubska metoda jest najlepsza, a ona podpowiada, że trzeba wlać 24,5 litra, no bo kilo słodu na 3,5 litra wody. No nic, zobaczymy co będzie. Czy to nie będzie za gęste. Czekamy do 72 stopni. Ja tu jeszcze patrzę, co by tu uzupełnić. Starter drożdżowy jest jednolitrowy. Zrobiłem błąd. A więc drożdży będzie 237 prawdopodobnie bilionów, czysto teoretycznie. I zaczynam się zastanawiać, czy to nie będzie za mało, żeby piwo nie dofermentowało do tej burzliwej, tak do czwórki, 3,5 byłoby ładnie. Program podpowiada na tych drożdżach przy tej konfiguracji odfermentowanie do 4,58 plato przy tym stylu. Po cichej 2,82. No nie wiem. Czysta teoria. Po prostu zobaczymy. Starter drożdżowy jest. Szczegóły zacierania, one też najbardziej mnie interesują. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie dobre pH w kranie, czyli 5,5, 6, czyli takie, jakie ja dopiero uzyskuję przez filtr. A właśnie, zmierzę pH. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że IPA potrzebuje twardej wody. Aczkolwiek nie, to tam mi wyskoczy. Ja zmierzę tutaj pH na zacierze. Zobaczcie, to jest dopiero od 5 tutaj od góry, a ja mam 9, także nie łapię się w ogóle na tą skalę w Gdyni. Od 5,5 do 3,8 pH, no to w ogóle. Załóżmy, że to będzie pH mierzone zacierze. Jeżeli macie pH niższe, to warto wodę zbrutalizować gipsem piwowarskim. 20 chyba gram, teraz wam pokażę jak to działa. Chyba 20 gram na... nie pokażę wam, ponieważ tam wszystko przywalone butelkami. Ale nie jesteście chwilą dostępni. Jest coś takiego do dostania, gips piwowarski, chyba 20 gram się sypie na warkę,
No i wtedy woda uzyskuje wyższe pH. Ipa potrzebuje wyższego pH. Takiego, jaką ja mam bez brutalizacji. Czyli woda gdyńska preferuje ipy, stauty, a niekoniecznie pilsy. I to by coś z tym było, ponieważ chyba 5 pilsów robiłem i tak naprawdę żaden nie wyszedł w sposób zadowalający. Jeden pils robiłem na garku tak zwanym Brity i też nie wyszedł. pH było niby ok. Bawiłem się w filtrację i nic z tego nie wyszło. Dobra. Czekamy, aż się woda w garnku zagrzeje do 72,5 stopnia i włączę następnym razem aparat, jak będę sypał słody. Ok, mamy 72 stopnie w garku, więc będziemy teraz wsypywać sód. Pokażę Wam mniej więcej, jak to będzie się działo. Proszę bardzo. No co? Jedziemy. Wsypujemy żyto, karmel oraz słody pilzeńskie na raz. Zacier nie jest gęsty. Wydaje się wszystko ok. Grud nie ma. Zależy nam na tym, żeby nie było grud, wobec tego wszystko mieszamy. Przy tej chochli żaden zacier nie jest za gęsty, to jest solidna dębowa. Solidne dębowe mieszadło, mierzymy temperaturę. Temperatura była 73 stopnie. Ja gazu nie zgasiłem, tylko go mocno zmniejszyłem. Ok, wyłączam go. Wobec tego na razie jest 70 stopni, ale to się będzie zmieniało. Nastawiamy czas. Ja to sobie nastawię to razem z Wami. Kawka z miodem. Dobra, timer idzie w ruch. Timer idzie w ruch, wobec tego teraz
mamy 75 minut czasu na to, żeby dokonał się cud zacierania. Następny krok za godzinę 16 minut. Tu jest to uwzględnione pewnie 2 minuty podgrzewania. Nic się nie stanie. Wasze zdrowie. Teraz tak, przypaliśmy wszystkie słody na raz. Nie ma tutaj mowy o słodach palonych, słodach mocno czekoladowych, prażonej pszenicy i tak dalej, które mogłyby zakłócić proces zacierania. Wobec tego wszystkie słody Karmel, Monachium, Wileński, Żytni, Pilzneński zostały wrzucone na raz w temperaturę 72,5 stopnia. Zobaczymy, jak będzie w trakcie tych 70 minut, jak będzie się wahała temperatura. Jeżeli spadnie poniżej 65 stopni, oczywiście trzeba będzie gar podgrzać. Przypominam, że ważymy na zasadzie pojedynczej infuzji. Lekkie ciało bez masz autu. Tyle. A więc godzinkę czasu na sprawy służbowe. Ok, program pokazał masz complete, więc robimy dwie rzeczy teraz. Próba jodowa, chociaż ja tego nie robię, ale tak na pokazówkę zrobimy. Weź nam potrzebny biały talerzyk. Tak wygląda garniec i jedziemy z tematem. Do próby jodowej wybieramy to, co rzadkie. Tak w ogóle najpierw zmierzymy temperaturę. Zobaczymy, jaka jest temperatura. Minęło trochę więcej czasu, bo jak zwykle musiałem wyjechać. Dobra, jest już 60 stopni. 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 69 stopnia, więc ten garnek bardzo dobrze trzyma. Pomieszamy teraz zacier leciutko. Ok. No i teraz pobierzemy próbkę do próby jodowej. Ważne, by ta próbka nie zawierała ziarenek, ponieważ to Wam zawsze wskaże pozytywną próbę jodową. Ziarna tak mają. No dobra, nie uniknę tego, więc zrobimy jakoś tak ruskim targiem. Dużo tego nie trzeba. O. Okej. Jodowy wskaźnik skrobi i jedziemy. Nie ma fioletowych żadnych refleksów. Nie ma żadnych fioletowych refleksów, a więc piwo jest zatarte. Ok, teraz to wszystko. Zabieram.
Teraz będziemy przykładać do filtracji zacier. Idę po filtrator.